kiedy 2 lata temu wraz z moim partnerem Mariuszem Michalskim przez zupełny przypadek odkryliśmy ten budynek. Nie zastanawiając się długo, stwierdziliśmy, że to idealne miejsce na to, żeby eksponować wnętrza w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, żeby widzieli je nasi klienci, i przedmiotom, które wkładamy do tych wnętrz, nadać charakter realny. Ale później, remontując całość, zaczęliśmy mieć ambicje, żeby budynek był nie tylko naszym miejscem pracy, ale też organizmem, który pozwoli nam na tworzenie takich chociażby wystaw jak dzisiejsza, gdzie integrujemy w sposób typowy dla naszych wnętrzarskich ambicji sztukę z wykreowanymi wnętrzami, gdzie jedno dla drugiego stanowi uzupełnienie, nie występuje dysonans i pozwala nam to wszystko organizować spotkania, które nie mają stricte komercyjnego charakteru, promować to nasze miejsce. Jest to już nasza kolejna wystawa. Dzięki współpracy z Wojtkiem Tuleją mieliśmy przyjemność robić już wcześniej wernisaże. Za każdym razem zdobywamy nowe doświadczenia, nie tylko jeżeli chodzi o samą organizację, ale też sposób pokazywania tej sztuki. Słyszałem dzisiaj kilka opinii, że dobór obrazów do naszych wnętrz jest bardzo dobry i tak naprawdę to zajęło nam najwięcej czasu w przygotowaniach na zgromadzenie takiej ilości dzieł Edwarda Dwórnika w takiej konfiguracji, żeby wypełnić wnętrza we właściwy sposób. No i moim skromnym zdaniem i zdaniem naszych gości udało się. To jest jedno z najlepszych miejsc do pokazywania obrazów w Warszawie. No robimy to, wieszamy tutaj różnych artystów, a teraz mamy wernisaż Dwórnika. Dwórnik troszkę tak samo jak Idea MM. To, co on zrobił, ten cykl 25, to jest coś, co swoją skalą przekracza pewien taki normalny, codzienny poziom w Polsce. To jest większe, lepsze. Udało nam się stworzyć jakiś dream house, coś, co jest jakimś takim naszym wyobrażeniem o pewnym świecie designu. To, co lubimy, otaczamy się tymi rzeczami, które sprawiają nam przyjemność. I tak jest Dwórnik w tym wszystkim. Udało nam się połączyć jego sztukę z naszym wnętrzem w sposób bardzo praktyczny. To znaczy ta radość, idealne uzupełnienie, nasze meble w tym się odnajdują, ta sztuka się odnajduje, to jest to. Ja myślę, że wspaniałe jest to, że tutaj skala tego wnętrza pozwala na pokazanie tych wielkoformatowych prac Dwórnika. To jest spełnienie marzeń i projektanta wnętrz, i marszanda, który nagle może pokazać ogromne prace w świetnych wnętrzach, i to wszystko razem gra. Tak, to są ogromne formaty. To trudno byłoby znaleźć inne wnętrze, gdzie te wielkie płótna by się tak dobrze prezentowały. Myślę, że Dwórnik jest tutaj kropką nad i dzisiaj, że to jest takie absolutne dopełnienie. Teraz już mi się nie chce malować precyzyjnie, bo przede wszystkim nie widzę, bo widzę podwójnie, a jednym okiem widzę do góry nogami. Zupełnie, więc mam wszystko popieprzone. A abstrakcję to możesz sobie chlapać jak chcesz. No tak, podchodzisz, lewo, prawo, chlapać, prawo. Ale to jest wszystko? Oczywiście, tak. Nawet z tyłu mam taki wektor zrobiony, 4 strony, że i to napisane góra dowolnie. Możesz, jak się komuś znudzi tak, to sobie przewróci do góry nogami albo bokiem. A farba i tak nie spłynie, bo już zeschnęła.